Tutaj coś jest? Franek, możesz widzieć tutaj? No pewnie. No jednak było więcej tych szpilków. Jak ten kamień to czemu lepiej? Bo już był zadokumentowany. Trzeba go zostawić. No i witajcie. Jest kolejny dzień. Chłopaki tutaj biegają z wykrywaczem, mamy oczyszczony wykop, no i zaznaczają na razie sygnały metalowe, one mogą nam wskazywać na pochówki. Jako że te pochówki wyglądają na bardzo, bardzo zniszczone. Przez orkę, no i przede wszystkim erozję tej wydmy, na której stoimy. No zobaczymy, co będzie, co przyniesie ten dzień. Dzień zaczynamy od grabelkowania wszystkiego. Archeolodzy właśnie jest, każdy dzień rozpoczynają grabelkowanie wszystkiego. Ten odgłos to jakiś kamlot, który tutaj leży. A że jesteśmy na czubku wydmy, no to słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, kamieni tu nie powinno być. Więc są pewnie pochodzenia antropogenicznego, czyli że przywrókł je tutaj człowiek i położył z jakichś tam przyczyn, a że mamy tutaj cmentarzysko, bardzo mocno zniszczone, ale cmentarzysko, to pewnie obstawiono jakoś te groby, oznaczano może kamieniami. Więc grabelkujemy, zobaczymy, co ten dzisiejszy dzień da. Chłopaki z wykrywaczami gdzieś tam polecieli w las, może coś znajdą, jakiś kolejny skarb, a my tutaj pracujemy. I co? Słuchamy czegoś o gotach i ich zwyczajach pogrzebowych, co? No bo jesteśmy na cmentarzysku w końcu, a to zobowiązuje. Jesteśmy już pewni, że stanowisko, na którym prowadzimy eksplorację, to cmentarzysko kultury wielbarskiej, kultury archeologicznej. Nie należy jej mylić z jakąś taką kulturą, która opiera się na jakimś konkretnym etnosie, na jakimś konkretnym ludzie. To jest tylko taki zbiór pewnych rzeczy, pewnych zabytków, które są uchwytne w materiale archeologicznym. Ta kultura miała rozwijać się gdzieś pomiędzy pierwszym wiekiem naszej ery, a połową piątego wieku naszej ery. I tereny, które zajmowała, to są obszary od Pomorza Gdańskiego, przez Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie, a potem dalej na północną część Mazowsza, przez Podlasie, aż w pewien obszar lubelskiego i dalej na Polesie. Tak jest mniej więcej obszar tej kultury. Ta kultura ekspanduje dalej na południe już w czasie swojego rozwoju, gdzieś koło III wieku naszej ery. Czyli znamy ramy chronologiczne istnienia tej kultury oraz także obszar jej występowania. I tutaj no, nie jest dziwne, że dla okresów wpływów rzymskich właśnie kultura wielbarska, cmentarzysko kultury wielbarskiej powinno właśnie być. Wszystko się zgadza. I słuchajcie, co jest charakterystyczne dla tej kultury wielbarskiej? W jaki sposób archeolodzy wyróżniają tę kulturę? Głównie w oparciu o badania, które były prowadzone już tak powiedzmy od lat 20-30, zauważono, że właśnie na tych obszarach, które wymieniłem, mamy specyficzny obrządek pogrzebowy. Ten obrządek jest birytualny. Co znaczy obrządek birytualny? Znaczy to mniej więcej tyle, że zmarłych przedstawiciele tej archeologicznej kultury wielbarskiej chowali zarówno spalonych na stosach. Tutaj są dwa sposoby zakopywania tych zmarłych. Albo w pochówkach tak zwanych jamowych, czyli po prostu kopano dziurę w ziemi i wrzucano tam prochy zmarłych. Albo też te prochy wsadzano do urny, którą także zakopywano. A drugi sposób to chowanie w pochówkach szkieletowych. Czyli po prostu zmarły, tak jak zmarł, był ubierany w jakieś odświętne szaty i zakopywano w grobie, który potrafił mieć nawet do 2 metrów głębokości. I tutaj powinniśmy się spodziewać właśnie zarówno tych pochówków ciałopalnych, jak i pochówków szkieletowych. No zobaczymy, co będzie. Na razie na wierzchu to, co widzimy, to są pochówki ciałopalne. Tylko że szkieletowe będą dużo, dużo głębiej najprawdopodobniej. I co jeszcze jest specyficzne dla tej kultury? Właśnie na cmentarzyska, ponieważ to cmentarzyska kultury wielbarskiej były głównie badane. Tak naprawdę wiemy niewiele o osadach. Nasze badania, które są prowadzone na terenie osady właśnie tutaj we Wdeckim Parku Krajobrazowym, które już oglądaliście w kilku programach, no są pewnym takim nowatorstwem, jeżeli chodzi o badania kultury wielbarskiej, bo tam badaliśmy osadę właśnie, a nie cmentarzysko. Dlaczego cmentarzyska są tak chętnie badane? Bo tam są fanty. Tam są różne rzeczy, ponieważ wielbarczycy mieli taką tendencję do zakopywania w grobach dużych ilości ozdób przede wszystkim.
I to jest właśnie kolejną cechą charakterystyczną tej kultury wielbarskiej. Oprócz tego, że niektóre ozdoby, takie jak na przykład te wężowate bransolety, takie same bransolety, jak wykopali chłopacy podczas rekonesansu, w poprzednim odcinku jest pokazana. O, zobaczcie, tak wygląda właśnie taka bransoleta wężowata. Są charakterystyczne dla kultury wielbarskiej. Poza tym fibule, też są charakterystyczne fibulki dla tej kultury. To jest taka fibula dokładnie, jaką ja znalazłem jako pierwszą na tym stanowisku. O, zobaczcie, tak właśnie to wyglądało. To są charakterystyczne takie inwentarze owej kultury wielbarskiej, ale obecność pewnych przedmiotów niekoniecznie musi decydować o tym, że to jest kultura wielbarska. Natomiast ich nieobecność, owszem, zagadkowo brzmi, co? Słuchajcie, na cmentarzyskach kultury wielbarskiej jest jedna taka podstawowa zasada, która wyróżnia przede wszystkim tę kulturę od na przykład sąsiadującej z nią, położonej bardziej na południe, wielkiej archeologicznej kultury zwanej przeworską. To, że w kulturze przeworskiej normą są pochówki mężczyzn, które zawierają broń tych mężczyzn, miecze, tarcze i tego typu rzeczy. Natomiast w kulturze wielbarskiej wyobraźcie sobie, że w pochówkach praktycznie nie ma broni. Praktycznie nie ma broni, a co więcej, nie ma w ogóle, albo prawie w ogóle może, przedmiotów żelaznych. Zdarzają się ostrogi żelazne czasami, czasami żelazne jakieś klamry od pasów. Ale tak poza tym to żelazo wydaje się, że było dla ludzi tej kultury wielbarskiej jakimś tabu. Nie wkładano go do grobów. Czy to znaczy, że przedstawiciele kultury wielbarskiej nie mieli żelaza po prostu? Nie. Tutaj badania na tej osadzie, które prowadzimy na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie już parę programów powstało, wykazały, że ci ludzie byli właśnie metalurgami. Oni uzyskiwali z rudy żelaza żelazo i kowalami, ale nie zakopywali żelaza w grobach po prostu. Było jakieś tabu. No, myślę, że ten temat jeszcze poruszę w jakimś następnym wejściu, bo to jest dosyć ciekawe zagadnienie i może nas doprowadzić do bardzo daleko idących wniosków. Dlaczego oni tych żelaznych przedmiotów starali się w tych grobach nie składać? Dobra, wracamy do akcji. Dobrze, zobaczymy, wykrywa ten... Ja namierzymy punktowo. Na krzyżu, nie? Nie przemieściłeś tak jak było. A sprawdź, Darek, skrywacz. Za bardzo. Jest. Jest. Ale malutki jakiś, bardziej jak. Stopek. Stopek. Chciał pan niego i tyle. Kawałek brązu. Maleńs. Stopiony. I widzisz, jak tutaj w profilu się rysuje taki spadek. I to jest linia wkopu. Bardzo, naprawdę różnica jest niewielka, ale po zawartości widać, że jest to co inne. Ale nie, sobie tam linię wkopu widać? Widać. Wytłumaczył brat? Wytłumaczył. Jakaś jama grobowa w końcu się pojawia na maleńs, ledwo widoczne. Tutaj są naprawdę różnice tonalne, ale mamy tutaj przepalone kości, jakieś to przetopione fragmenty jakichś przedmiotów, no i także fragmenty ceramiki. Także coś tu jest, ale to jest naprawdę strasznie, strasznie wszystko zniszczone. To są fragmenty ceramiki, widzicie? Tutaj. Tutaj mamy smarki z brązu. Co to było, nie wiadomo. Stopiło się w każdym razie. Może fibule, może jeszcze coś innego, szpile, może jeden pan Bóg wie. No widzicie? Tutaj ładnie teraz widać. Kranek oczyścił. O, tak wygląda grób. Sami widzicie, że jest troszeczkę problem, żeby odnaleźć te pochówki. Kolejny dzień wykopalisk. Pogodę dzisiaj mamy pochmurną, nie ma takiej lampy, całe szczęście. No i co? Tutaj jest eksplorowany jeden ar, a tam już otwieramy drugi ar siłami Darka i siłami Tomka.
nowa technologia. Tomek jest autorem, Lechu podziwia. Ja docinam. Lechu pomaga, Lechu docina. Ale macie dywanik. Ile? No. Jest metoda. Chytre. I od razu z jagodzinami masz. A widzisz? Ale kołów zostawiamy. Ja pierdzielę. Czemu tu tak nie można? Warstwę archeologiczną zwinęliśmy, tak? Czy ona jest zdobiona, Franek? Wszystkie groby strasznie poniszczone. Tu się naprawdę bardzo ciężko kopie, ale dajemy radę. Idzie bohater. Idzie bohaterowicz. Bohater idzie. Bohaterowicz idzie. O, wraca nam kurde z kopania. Krzychu. Już sobie bekę ze mnie zrobiliście. Tutaj ja. Pokaż, co tam znalazłeś. Proszę. Oj, dobrze się zapowiadało, proszę Państwa, ale no. No tak. Wzór 49. Ale też fajno. Tak, od 51 roku w użyciu. Leśnik zgubił najprawdopodobniej. No jest orzełek, ale wiecie, no nie o takiego chodziło nam do końca. Krzychu właśnie przepatrywał okolice tego stanowiska, no trafił na orzełka, którego zgubił pewnie leśnik, a może jakiś żołnierz tutaj, słuchajcie, tutaj w stanie wojennym była dyslokacja jednostek Wojska Polskiego, także być może to też z tych czasów, z jakich behatki orzełek spadł. Ładna płyta. Ładna, płyta nagrobną, piękna. Tituruny są. Jest właściciel orzełka, leśnik emerytowany. Wacław. O, tam idzie, widzicie? Po orzełka przyszedł. Jest pasty strasznie, już tu się tańczy. Dzień dobry. Franek, masz zabawkę? Oczywiście, jeszcze jaką? Dobra, wystarczy tego, lądujemy. Ta nam nikt nigdy wyląduje. On ma jakieś to lądowanie automatyczne czy coś? Nie, nie ma, daj, ja wyląduję. Nie, ja wyląduję. Ja nie wyląduję? Co, ja nie wyląduję? Zaraz będzie nagrana katastrofa lotnicza. Wiesz, jak się ląduje? Jeszcze nie przechodzę. A panie są te drąży. Dobra. Wiesz, jak się ląduje? Nie. Tak. Nie. Tam jeszcze. Jeszcze tak. Nie wiem. No. Powiedzmy. Jedną nóżką wyszedł za linię. Nie zdałeś. Uratujesz robaczka? Uratuję. O kurde, przychodzi się zaraz i weźmie i od tego. Jak to starczy brak. Kolejna dynamika. Od internetu. Tutaj. No wiecie, ładnie znalazłeś, no widzisz. No i nie rozpierniczyłem, widzisz? Mm. A ty chcesz już odwać tamto. Chciałem. No właśnie, i rozpierniczyłem. Ja wikciu. Widzisz, jaki ty mądry. To po bracie masz. Taki mądry jesteś. Bracie, kurde masz. Sweet Home Alabama. Mm. A, bo tak to ładnie pędzelkiem jest. A Wiktor, tu możesz jeszcze to. Olaf nagrywa. Tu możesz jeszcze to. To weź, zamknij się. Wygląda, jakby ktoś wziął ten głaz i rzucił na ten gar. Na naczynie, na naczynie. Po archeologicznemu. Gliniane. Gliniane, tak, oczywiście. Franek twierdzi, że to naczynie ceramiczne, a nie gliniane. Dobrze mówię, Franek? Oczywiście, że tak. Rozkłada się z gliny.
Co prawda jest to część składowa, ale nie tylko. To jest to masa ceramiczna, a nie gliniana. Wiecie co znaczy, nie? Ceramiczne, a nie gliniane. I pomyśleć sobie, że on jest na drugim roku. A co będzie, jak skończy studia? No i co? Wszyscy musieli pójść na bosaka i odsłaniamy kolejną podłogę. Pewnie zastanawiacie się, czemu bose stopy? Żeby nie nataptać tutaj wykopie. Tak, żeby nie pozostawić śladów bieżników od butów. A tutaj na bosaka też można. Kolejny ar zrobiony. Deszcz zaczął akurat padać. Franek kończy. Dzisiaj wszyscy dostaliśmy w kości. Ale kolejny ar odsłonięty. Teraz dokumentacja. Wszystko wygląda na to, że te kamienie być może oznaczają pochówki. Tu mamy jeden. Tutaj drugi, widzicie? Tu będzie być może ten sam. Ten wygląda na trzeci. Tu będzie o czwarty, piąty i szósty oraz być może kto wie siódmy. To jest oczywiście tylko robocza teza, ale być może tak właśnie będzie. Do następnego dnia. Dzisiaj już nie będziemy dalej badać. Wracamy na obiad. Deszcz pada. Patrzcie tutaj. Przy samej krawędzi wykopu. Ładny brązowy sygnał. Darek nie wytrzymał. O, i sprawdzamy. Zobaczymy. Może będzie płytko i wyciągniemy to. Jak będzie tak w humusie, to wyciągamy. Jak nie, to zostawiamy. Na razie. No, pierwsza ta moja fibula była praktycznie na wierzchu. Także... Tak. Cię zobaczy. Coraz wyraźniejszy. Nie, to jest duże. No. To nie jest wytopek jakiś. Nie. Duże i głębokie. Chyba nie. Tak. 5 cm na pewno już teraz myślę. Bo złapałoby ci der. Kości, pokaż, czekaj, że. Nie. Nie? To nie są kości, to jest kora. To są węgle z pożaru lasu. I jeszcze mamy humus. W dalszym ciągu to jest humus. Tu się zaczyna podłoże, tak? No jeszcze tam. Jeszcze. To tutaj masz wszystko. W dalszym ciągu są jakieś, wiesz. Deszcz pada, na razie tu nic nie widać. Mhm. Tu nic nie widzę, żeby coś miało gdzieś obiekt być. Tu niestety to wszystko jest rozliczone. No co, niemożliwe, żeby już... Pinpointer nie chwyta? O, idzie Lechu z Gracką. Wyciągnęliście to. To będzie partii. Ja was wszystkich powykrywam zaraz. Jaja. Macie tutaj. Fibula. Ale fibulator. Ona musiała z boku być gdzieś. I ona była w tej warstwie humusowej, nie? No to tam śliczna. Nie jest tak mocno spalona. Ale ładna. Nie jest tak mocno spalona, no, panowie. Woreczek strunowy, metryczka. Wspólnymi siłami. Ale piękna. Przepiękna. Ale ciężka. Ale nic. Głębiej, a była z boku. Ale jaka wielka. To ciężka. Nie, bardzo ładna. Aha. I to widać, że to w warstwie humusowej. Ale... Czy coś reszty olew nie szukać? Jakiejś sprężynki, coś? No, ona jest przepalona. Ona jest, przez ten. Ona jest ale nieznacznie. Jest natopiona przez A delikatnie. Nie było głęboko, tylko było z boku. Lata praktyki. Ona jest bliźniaczo podobna do tej z łapą lwa. Zapytajcie.
Widzicie, tu mamy te pochówki. Dwa widać na pewno. Tutaj ta taka linia dziwna, co idzie, widzicie? O, no to jest bruzda orki. Sobie przeszła. I te dwa groby miały szczęście, bo były pomiędzy dwoma bruzdami orki. Następna jest tak mniej więcej na wysokości tamtego korzenia przeszła. Tamtej karpy, nie? O, widzicie? Tutaj mamy kamień, a tu są kości ludzkie. Widzicie taką ciemną plamkę tutaj pod kamieniem? Tak, mam brudny palec, wiem. O, widzicie? To jest ten grób. Tu się przegłębiamy, tam jest jakiś sygnał kolorowy. Tniemy na pół tą, ten grób. O, widzicie? I wszystko pod kamieniem jakby ukryte. Ale tłusta. Widzicie? Oj, biedaczka. Siedziała sobie spokojnie. A pan Franek oczywiście. Franek! Coś ty mi zrobił! Natychmiast proszę z powrotem! Luju! Archeolodzy przy pracy, mamy specjalnego psiukacza. Wybitnego słonika. Pokaż go wszystkim. O, widzicie? Jest ładny. No, ale coś tego będzie. No, widzicie? I tutaj mamy to właśnie dokładnie jamę. Taki popielnik jakby. O, teraz go ładnie widać. Ścięty profilowo, tam jest jakiś przedmiot metalowy. I tych grobów tu jest naprawdę pełno. Gdzie wszystko skalę położyć? No? Tam? Chyba tam, co? Połóż mi tam od kamienia. Tak, bo ma taki dziubek konewkowy. Dziubek konewkowy. Z cieniem? Musicie tak plandekę na cień. No już tam na dole. Ale nie, no słonik kurde jest niezły. Z bohater. Bohaterem dzisiejszego dnia jest słonik. To jest bohater dzisiejszego dnia. Słonik psiukacz. Słonik psiukacz uratował dziś ten wykop. Ponieważ się okazało, że psiukacze profesjonalne zawiodły. A słonik nam pomógł. Pocałuję go za to w trąbkę. Gdziekolwiek archeolodzy potrzebują psiukacza, tam jest słonik. Przybywa. On jest lepszy niż gołębie. Czy ktoś mnie wzywał? O Jezu, słonik! Pocałuj go w trąbkę. Ratunek. O, właśnie. Zapanowało ożywienie na wykopie wśród eksploratorów, ponieważ podjęliśmy decyzję, żeby te wszystkie sygnały, które były naokoło naszych wykopów namierzone, takie, które będą tak do głębokości humusu, powyciągać. Czyli przygotujcie się na fibulowe żniwa za chwilę. Od gracucha. To gracką weź go. Płytko, głęboko. O, już jest. No to mamy w humusie, możemy wyciągać. On będzie głębiej. Może być jeszcze 2 cm. Coś idzie tu. I będzie to chyba jakiś śmieciuch. Nie. Co to jest? Nie, tak. Może żelazo. To taki sygnał miało z początku żelazny. Kula. Tak, kula. Dobra. Pocisk z pistoletowy. Dobra, to zostawiamy bez numeru. Ale są 9 chyba. Tak się to wąsko jak na 9. Kolo. Chodź, wątpię z niczerem. Co za kurde jest? Jakim dziwnym. Nadtopiona jest po prostu. Stopek wielki. Ale duży. Ale patrz, to znaczy, że blisko na tej górze, drugiej górze. Tak. Kolejny i kolejny. Nie jest głęboko. Prawdziwą to nie. Nie jest głęboko. Dwa centymetry może.
Może nawet nie. To jest chyba to. Nie mógłby to pewnie. No Wiktor, możesz pisać już tak na rozprawie 10 na 23 wyciągalność. Chociaż? Nie, wytopek. No, kolejny smark. I 10 na 23 Wiktor, dobra? I też od razu GPS. Jak na razie idziemy w smarki, ale to jest dowód na to, że tutaj też jest cmentarzyska. Dobra, kopnę. Mrówki, mrówki. Tu bardzo. Jest bardzo O jest, dobra, to jest jakiś przedmiot. Jest. Okucie pasa. Nie. Co to jest? Może być figura, może być pochewka od figury. Nie, to jest okucie pasa chyba, tylko będzie jakieś takich sporych rozmiarów. Wiktor, ostatnio było 11 na 23, tak? To weź pisz 12 na 23. To wyleciało. Tak, nie, to jest będzie coś innego. Tak, tak, okucie pasa jakieś. A w każdym razie jakieś dwa okucie. Dwa nity są? Tak. Mhm, ale to już stare. Dobra, tutaj. Też. No to jest wyraźne. Dużo. Dobra, to moment. Tu patyk mieliśmy jakiś wbić. O, jest. Ło, fibulka! Nie, klamerka od pasa. Klamerka od pasa, jak mówiłem. Oj, będzie ładny. Zniszczona trochę. Nie, nie jest zniszczona. Trochę jest zgnieciona. Dobra, Wiktor. Tylko z tym ostrożnie, bo jest pęknięta. Oj, ładny ma kolorek, ładna patyna. O! Akurat. Bardzo płytko. No nie. To dużo ciągnął w takim razie. Znowu obmarzona klamra, taka obręcz daje. To będzie klamra esowata. No właśnie, kurczę, czekam na esowatę. To jest moje zamówienie na dzisiaj. Tak? Tak. Ja też zamawiam. Zamawiasz? Poproszę. A ja srebrną. Srebrną? Srebrną esowatą, dobra. Tak, srebrną, ale to zwracamy. Ja to wali, na wykrywacz. Jest. Ile? Dwójka na pewno. 2-3 cm. Tego żółtego piasunku. Należy na to. Na granicy. No. Bo to jest dziura od tego chyba. Na razie kości nie widać, to wszystko dobrze. Już tam powinni. Coś się pokaże, chyba że dużo. Nie? Jest. Jest coś. Jest już. O, jakie ładne. Tak jakbym lubił. Mhm. Dobra, jakby. Widzicie zielone? Pochylka od fibuli. Może. O, taki wielki smaru, jak ostatnio. O nie, jest. O, kribula. Jest. Mhm. To ładnie ty wyprowadzisz? No, topiona. A, tak, o, tak, wylecia. Tak. Ale ładnie. To dużo. Mamy ładną patę. No, taką no ja taką znalazłem. Laleczka, proszę państwa. Lalunia. No ja taką właśnie znalazłem i po niej szukam pozostałość. Pozwól ją na dłoni trzymać. Pozwól mi na dłoni trzymać. Trzymaj ją na dłoni. Kolejna fibula. Masz 14-23? Tak. Dobra, no to ona to pójdzie. Trzeba na razie. No ładne.
Tak, tak. Będzie coś dobrego. O, jest. To będzie masz. Dobre. Bliziutko, ale nie chcę. No. Jest. Jest. Też coś będzie. To nie jest. No, wygląda ładnie. Jeszcze słabiej. Jeszcze jest. Tu ma końcówkę. Kucie od pasa. Tak, ale jaki nie. Fajnie jest to ten krzesiwo? Nie. Kucie od pasa na pewno, bo widzę ma tak, tę drugą sztabkę tak, do tak, i nity tak. Do. Też mi jak wydaje, że to będzie okucie. Aha, ładne zdjęcie. To spore jest, kurde, jest kubane. Musimy zrobić takie malutkie. To weź te wyklaparuje się tu, nie? No to staram się. Będzie fajnie wyglądać. A tak, co się dzieje? Ładne okucie pasa końca, zobacz. Jakieś dziwadło. Cibulkę mamy. Nie wiem, nie pojęcie. Zrobiliśmy. Piękne. Zrobię zdjęcie? No, chcę, pewnie. No dobra, podejmujemy. Może będzie zrobione z tamtej strony. Ciocuszko. Cienkie bardzo. Nie wygląda jak pyta, nie? Kształt. O, jest, to będzie zdobione. O kurde. Malek jest zdobione, jest. Smajka ładny. Od wewnętrznej strony, nie od zewnętrznej, tak? Szopienie. Im dalej, im dalej. Pan wiedział, gdzie zacząć kopać. Bardzo ładnie. No, tutaj. Sprawdźmy, czy jeszcze czegoś nie ma. Nie ma. I mamy tu jeszcze jeden ostatni sygnał. Bardzo krótko wydaje mi się. Teraz już tak. Po odsłonięciu. Już jest. Przedrzew troszkę. Będzie tak, masz koło centymetra jeszcze w ręku. Dobra. To bardzo dobrze. Jest, szpilę widzę chyba. No, no leży znowu na brzuchem do góry, jakby wiesz co. No chyba jest nadtopiony mocno. Nie jest. Tak, nie? Tak, to nie jest nadtopiony. Chyba. Wiesz, nie wiem. Ja czym tak. Albo dwie. Nie, jedno. Masz to zobaczone. Chyba jest to z tej serii mocno wykrzybiecone. Tak samo jak tamto. Pokaż, delikatnie podnieś. O, to jest dłuższa minimalnie. To jest dokładnie taka sama jak ten pan pokazywał, identyczna. Mam ładny łapek. Jest nadtopiony. Jest. Na brzegu. Ale ma czyli liścia opalnego normalnie. Ma zdobienia ładne. Nie widzę. Nie, to nadtopienie. To się wydaje bez okularów. Nadtopienie chyba. No to koniec zabawy z banglaniem, za tak zwanymi znaleziskami luźnymi. Tutaj ta orka spowodowała, że mogliśmy sobie wyjąć tak te fibule po prostu, bo one leżą w humusie, zostały wyorane z pochówków
i walają się jako znaleziska luźne, więc trzeba to zabezpieczyć, wyciągnąć, no i oczywiście przeprowadzić tego inwentaryzację. Na dzisiaj musimy kończyć, bo spójrzcie. Burza idzie prosto na nas. Zwijamy się. Idzie już deszcz. Sobie trochę poczekamy. Deszcz przeszedł, a tutaj kontemplujemy znalezisko Krzycha, który poszedł do lasu. Zobaczcie, znalazł więcierz. No i mamy hodowlę kałuż w wykopie. Widzicie? Trochę nam tutaj zrobiło jeziorko, ale to prędzej czy później wsiąknie. Chodź, Olek, chodź. Ładnie przepłukało nam tutaj kości. Ładnie widać tutaj, widzicie teraz? Kości ludzkie wrzucone. Do tej pory jest jeden z naszych najlepiej zachowanych obiektów. Tak. Faktycznie widać jego jakąś taką związłość. Jest ten kamień. No, myślę, że jak uchwycimy go w profilu, to może coś z tego będzie. Franek, zjadłbyś to? Oczywiście. Jeszcze Jezu, jaka słodka. A jest wygląda jak mysz. Ale słuchajcie, na trzech nie starczy. Musimy ją wypuścić. Tymczasem wczoraj stały się dziwne rzeczy w nocy. Zaraz zobaczycie materiał. Franek coś odkrył. Nie tylko mysz. Już masz ją? No, jest maltretowana. No, już zamęczona, próbowała wyjść. Franek ratuje myszkę. I zaraz zobaczycie ten materiał. Jesteśmy z powrotem na wykopie, wróciliśmy po obiedzie, jest po godzinie 18 i zaczęliśmy z powrotem eksplorować tutaj wykop, który mieliśmy założony na tej ćwiartce ara i trafiliśmy na urny. Zaczęliśmy je doczyszczać i prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy jedną, jest już wstępnie doczyszczona do dokumentacji, no oczywiście wybierzemy całą tę luźną ziemię. I tutaj druga, na którą trafił Mateusz. No, ciekawe znalezisko. Całość wygląda teraz w roboczej wersji w ten sposób. Jak doczyścimy, pokażę wam jeszcze raz. No i doczyszczamy to dalej. Wybieram sobie luźną ziemię. Łopata idzie minimalnie w dół, a tutaj dalej urny. Kolejne wychodzą głębiej. Trochę postaram się to doczyścić, ale to zostawimy na jutro. Doczyścimy tylko to i to z Mateuszem. Zrobimy dokumentację, ale to zostawiamy na jutro. Zobaczycie to na pewno w odcinku. No jesteśmy właśnie po dokumentacji, dlatego jeszcze plan deka leży, cień robiliśmy. Zrobiliśmy tego model. No i teraz po oczyszczeniu widać wszystko. Tu mamy jeden grób urnowy ciałopalny, tu drugi, tu trzeci. I tu widzimy, że w rzucie nadal się coś rysuje w tym miejscu. No i myślimy, że pod spodem jeszcze może się znajdować kolejna z urn. Sprawdzimy to jutro. No i teraz postaramy się to zabezpieczyć na noc, żeby nic się temu nie stało i widzimy się jutro. To odkrycie Franka świadczy o tym, że musimy tutaj jeszcze zejść co najmniej jedną warstwę i zobaczyć, co jest pod spodem. Bo tutaj te głębsze pochówki to się praktycznie nie manifestują. Mamy urny jakieś 20 cm niżej niż te zniszczone urny, które widzieliśmy. Ile tego jeszcze więcej jest, nie wiemy. Dzisiaj będziemy jechać na łopatach. O Jezus Maria, jaka słodziutka. Jaka wystraszona. Uciekaj, myszko. Nie, ona polubiła Franeczka. Myszeczka polubiła, bo mamy chyba kumpele. Nie, to jest różnica. Ryjówka. Co to jest? Nie, ryjówki mają bardziej. Ja się nie znam. Mają... No, idzie sobie. Dobra, idę, idę. Chodo, wybieram wolność. Tylko, żeby cię tam żaden, kurczę, na jej sera. Jaszcząb nie dorwał. Ale dzielna, jak walczy. Jaką nazwiemy? Zyta. Zyta.
O jest jaka zjeżona, zobacz. Ale jestem zła. Teraz jak, jak coś tam pucuje. Zytka. Ty no wracała z imprezy, trochę wybiła z kolegami, kurde, to trzeba przyznać. I raptem, je bum, kurde, już jest dziurze. Oto nasze spotkanie z krwiożerczą fauną lasu. Tu nie ma żartów. Męczona, żartów.